Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 23 na moim kanale. Odcinek nagrywany zaraz po poprzednim, czyli 29 stycznia 2024 roku około godziny 18.30. Dziwnie się zachowuje ten header, jak się go odczepia i się wózek pojawia, nie? Jakoś tak się pojawia najpierw w innym miejscu. Dziwnie. Dziś kontynuacja prac polowych w listopadzie. Jak widać, ale ogólnie zakończyliśmy już zbiory. Zakończyliśmy już zbiory, jesteśmy też już za połową siewów. Także odkwaszczaniem się też dziś zajmiemy i... O, wysypał. Udało mi się wysypać. Kurczę, szkoda, że tego nie widziałem. Ciekawe. Dojechał do wystam? No jest, dwie przyczepy po 12 tysięcy litrów. Tych winogron. Kurczę, ciekawe, że mu się udało. Nieźle. Nie spodziewałem się tego po nim. Dobra, także generalnie już zostały mi tam dwa chyba czy trzy pola. No dwa czy trzy do obsiania. Także tu na czwórce już Landini dwa czy trzy przyjazdy jeszcze ma i kończy obsiewanie soją. Ten też tu jeszcze ma pełno. Nie zmieściło mu się. Kurde, ale te winogrona sypią. Naprawdę, nieźle. Kombajny już tu zjechały z pola. Tego musimy napełnić. John Deere'a i na dziesiątkę. John Deere również na obsianie soją również pojedzie sobie. Teraz tu już dużo soi uprawiam. Teraz właśnie w listopadzie zbierałem na większości pól soję i tylko na dziesiątce była kukurydza. No a teraz będzie na ósemce. Na ósemce była kukurydza, teraz będzie na ósemce słonecznik. Na czwórce owies. Na piątka, dziesiątka i siedemnastka będzie również soja. Właśnie siana w listopadzie, zbierana w marcu za 4 miesiące. $1200 za prawie pełny zbiornik nasion do tego siewnika. Nieźle. Nawet dużo więcej. Bo no, ponad 1000 więcej, nie? 2200, także prawie 4000 to taki cały siewnik. Dobra, więc mamy go w takim razie na dziesiątkę. No i też odchwaszczanie puścimy za chwilę. Odchwaszczanie puścimy za chwilę. Temu coś tu nie tykło. Fajnie. Żeby nie walnąć w ciężarówkę, to walnąć w ścianę. Nieźle. Jechała też tu ciężarówka z mlekiem do mleczarni. Właśnie szukałem tego Maseja i już się wszystko jasne, już wiem co się z nim stało i gdzie on jest. Dobra, ten za chwilę się trzeba opróżnić, tego sobie przepniemy w takim razie do opryskiwacza, który jest prawie pełny, więc możemy go wysłać na 17 od razu. Tam już jest całe pole zasiane. Także trzeba je odchwacić i nawieść. Może być w sumie od dołu. Będzie bliżej, nie ma to znaczenia za bardzo. Już limit pracowników, ale nawet jakoś tam... No bo nie zbieram teraz trzciny cukrowej i nie... zbieram oliwek, nie? Nic tu więcej za bardzo w sadach nie robię. Czasem tam jednego, dwóch mi brakuje pracowników, ale ogólnie jest spoko. Tu jeszcze po prawie jest niezebrane. To jeden przyjazd, no pół czy nieco ponad połowę rzędu jeszcze zostało, także no sporo tych winogron. No i zastanawiam się, czy wieść jeszcze to, te 4000 około litrów tam, czy nie ma takiej potrzeby. No bo tu jest 6,5 tysiąca litrów na miesiąc używam. Także na całe 4 miesiące nie wystarczy, tak? Te 24. No zawiozę. Nie wystarczy na całe 4 miesiące tych winogron, także tam kilka tysięcy zostaje, czy nawet około 1000-2000. Jak już po przemienieniu czasu i jak jest kolejny zbiór. No ale spoko. Możemy tak to ogarnąć.
Tu jeszcze jest piątka do opisania. Do opróżnienia jest jeszcze... ten John Deere, także wyślijmy go tu. Ten też akurat skończył, proszę bardzo. Elegancko i tu będzie również soja. A na piątce również soja właśnie. Czyli na czterech polach, na trzech. Co tak trzech nagle skończyło pracę? W tym samym momencie. Pewnie ten z opryskiwaczem też dojechał. Winogrona, zbiór. Który tam jeszcze skończył pracę, nie wiem. Ale fajnie, nie żebym narzekał. Czy tu jest też omijak na samym końcu? Tak. No jakieś takie nie mają kaprys, że zostawiają omijaka. Fajnie się dźwiga ten komin, aczkolwiek średnio się wydaje mi się jakoś tak na boki pochyla i dopasowuje do trailu. Wydaje mi się. Także wyślemy sobie jeszcze teraz zatorka. Trzeba to będzie z rozsiewaczem pośmigać i te łąki tam nawieść, chociaż tam jeszcze... Znaczy łąki są generalnie dokładnie zebrane. Aczkolwiek miałem w planach teraz skosić sobie po poprzednim odcinku, poza odcinkiem właśnie tą trawę, ale jednak jeszcze ten odcinek nagram i po nim już myślę, że ostatni gdzieś nagram sobie w wolnej chwili. Tą trawę ogarnę. Ten też tu dojechał, ok. Także możemy go wysłać. Też znaczy tutaj zatrudnić, żeby siał. No i opryskiwacz też puścimy, zatora wyślemy do przetwórni winogron. Dobra, niech leci. W sumie to za chwilę, tego też musimy opróżnić. Tego też tu zatrudnijmy, bo chwila mu się z tym zejdzie. Chwaszczaniem, także dobrze było z tym tak, aż tak nie zlekać. No ale widzicie, zwolniło się tam dwóch czy trzech pracowników. Jest wolnych, właśnie skończyło swoją pracę. Bo zwolnienie się to można rozumieć różnie, nie? Jakoś tak plastik go tu wyślemy, zatrudnimy. No ale generalnie skończyło swoją pracę i... no jest wolnych, nie? Tego też wyślijmy tam. Na telefonie klikając jest jednak szybciej, jakoś tak wygodniej. Tego też opróżnijmy i już puśćmy na farmę do obory, żeby wrócił. No to zostało 4,5 tysiąca litrów mleka, także spoko. 9.30, potem jeszcze będziemy mieć trochę w listopadzie albo w grudniu właśnie po przewinięciu czasu trochę pracy. No w grudniu na pewno będzie dużo czasu, dużo będzie pracy, no bo te oliwki trzeba będzie zabrać, myślę. No i też w winogronach tam. No teraz trzeba będzie je nawieść. Głębosz mogę spróbować puścić. Kilka odcinków temu się nie udało. Właśnie w lipcu czy w sierpniu. Po przycinaniu liści. Jakoś to nie chciało działać, niestety. To jest znowu 7 palet. Znaczy, no było ostatnio już. Ale dużo z tych palet mleczarni, naprawdę. Sporo. Kurczaczki. A niech będzie tak. Jedzie, dojedzie. Jeszcze sobie. No ten na razie nie. Tego trzeba opróżnić. Ten też jeszcze tam pędzi. Ten silnik punktowy tam lewym górnym rogu trzeba napełnić. Myślałem też ogólnie o większym rozsiewaczu i opryskiwaczu. Aczkolwiek one tam mają inne szerokości, więc nie wiem czy to. Chyba za blisko troszeczkę. Nie wiem czy to byłby taki dobry pomysł. Tego sobie napełnijmy i wyślijmy też na farmę. Rzadko ogólnie tankuje ciągniki, nie? Jakoś tak sporo im starcza. Napełnijmy ziarna. Ciekawy jestem, ile właśnie tutaj zostało tych nasion.
582 dolary. 580. No dobra. 582 podzielić na ziarna w tym miejscu są. Tak, będzie myślę szybciej. Wyżej one były. Ziarna są tutaj za 899. 99. 647. A ten zbiornik ma chyba 660, także około 13 litrów. Jeszcze na ustnie się napełni. Około 13 litrów tutaj według moich wyliczeń zostało. Bo jest 660 litrów na nasiona i 2000 litrów na nawóz. No, 1400. 1386. Podzielić na cena nawozu. No, ja lubię takie wyliczenia robić. Także naprawdę na styk, nie? Starczyło. A 1600. 1600, czyli 866 litrów kupiłem. Chyba, tak? Dobrze? 866 litrów tutaj nawozu kupiłem i zużyłem. No, czyli tam 40%, tak? Dobra, wysyłamy tego. Ten też dojechał. Możemy go odparkować. Sobie zawrócimy sobie, nie? Będzie elegancko. Zobaczymy sobie potem, który będzie pierwszy używany, czy beczka, czy... czy tam te... wywrotki, naczepy. No jedna i druga jest naczepa, ale właśnie albo do zboża, albo do płynów, cieczy. Drewno na razie nie. Mogę spróbować też, tego sobie opróżnimy, mogę też spróbować puścić głębosz. Czemu się w ogóle odpiął znowu? Co tu się dzieje? Dobra, opróżniamy i w sumie nie wiem, który tu będzie pierwszy. Gdzie będzie John Deere? Najpierw kosił. Bo klas to myślę, że tam prawie dolny róg, czyli bodajże 8 pole numer. A John Deere w sumie nie wiem, czy dziesiątka, czy... Na 17, no to lepiej jest potem go na koniec puścić, tepnąć. Jest szybciej, no bo pracownik mnie nie chce za bardzo zmieścić. Tam już tu jeździ trzeci przejazd, jedzie elegancko. Tutaj się coś... Chłopaki nie mogli minąć. Coś chłopakom nie pykło. Dobra, ile tu teraz zebrałem tych winogron w listopadzie? Tutaj jest ich 13 tysięcy, około 14. No chyba więcej, 20. Tak, źle liczę. 28 tysięcy prawie. Aczkolwiek tam było 1000 czy 2000 jeszcze, jak tu zacząłem przywozić. Coś tam się przerobiło jeszcze w trakcie. No ale generalnie właśnie... 27-28 myślę tysięcy około litrów tych winogron zebrałem, ponieważ nie było głęboszowane. Także wymagało zaorania. Tego nie zrobiłem, ponieważ pracownik właśnie się zbuntował, nie chciał tego zrobić. No i trudno, nie? Jego strata. Śnijmy go tam, możemy spróbować puścić też. Możemy spróbować puścić. Głębosz. No puść już tego zetora, masej, nie bądź taki. Uparty jaki? Dobra, tego sobie. No i dalej, kurczę, zastanawiałem się, ile mam tej soi w silosie i dalej tego nie sprawdziłem, nie? Teraz znowu sobie przypomniałem o tym, także już sprawdzę. 75 600, czyli pełna naczepa.
Pełna naczepa. Pełny ten zestaw naczep z ciężarówki. To ciekawe, że przecież nie było puste. Czyli ja w listopadzie nie zbierałem soi w ogóle nigdzie? Za wcześnie zwróciłem. W listopadzie nigdzie nie zbierałem soi, tylko co innego? No bo w czerwcu były silosy opóźnione, jak sprzedawałem. I w listopadzie nie zbierałem soi? Co jest możliwe? Nie pamiętam już, ale... Co jest możliwe? Rozłączniki, rzepak, bawełna i sorgo, tak? A soi nie. No spoko, spoko. W sumie możliwe. Nie pamiętam już nawet dokładnie. To sobie odczepimy. Ten zestawik. No i spoko. Niech tak na razie będzie. Ten jeszcze dojeżdża, także przepinka pod rozsiewacz. No i rozsiewaczem możemy też sad tam spróbować ogarnąć. Znaczy... Ups, za blisko. Nie spróbować, tylko no wiedziemy. Sad po winogronach. Teraz jeszcze. No i głębosz spróbujemy puścić z zatorem akurat. Chyba, że landinim też można. Ewentualnie, chociaż to myślę nie ma znaczenia za bardzo. Spróbujemy teraz, spróbujemy za miesiąc. Albo mulcher też. No bo nie wiem, jak z tymi sadami tutaj. Mam sobie poradzić, co mam tam robić kiedy. I to nie, że ja jestem jakiś ułomny, tylko ta gra się jakoś tak dziwnie zachowuje. Raz tak, raz tak. Jest to nieprzewidywalne. Dlatego właśnie nie wiem, co jak. Nie wystarczy się raz nauczyć, no bo za każdym razem jest inaczej. Dobra, lecimy tu. Już będzie. No leć pan, co pan? Dobra, tak, bo też to możemy zaparkować do kultywatora, czy gdzieś, nie wiem, gdzie on tu. Chociaż może sama do czwara będzie te przyczepy ciągał, ale na razie niech tutaj pilnuje kultywatora, żeby mu New Holland nie ukradł znowu, do przodu nie podczepił, tak jak ostatnio. Zrobiłem też z tego shorta. No to już kilka tygodni temu było, jak C2, 3, jak to oglądacie. Dobra, jest Landini. Zeto też tu dojeżdża. No zobaczymy, weźmiemy głębosz, weźmiemy mulcher. I spróbujemy. Fajnie pozapinane na przód, na tył. Do głębosza to chyba się kultywator podczepia, nie? Czy obciążnik? Nie, nawet nie. Nie są to na tyle ciężkie maszyny, żeby potrzebowały przeciwwagi. W sumie być może, być może. Dobra. Zetor już dojechał. No nawet tam byle gdzie. Bo spodziewam się, że i tak nie będzie działać. A no właśnie. Spróbujemy jedno i drugie, jednym ciągnikiem i drugim. I przed nawożeniem, i po nawożeniu. Znaczy no tak jak ja rozsiewaczem nawozu to robię, nie? Bo jest szybciej generalnie. Lepa w krzakach może się tu nie zgubi. Jest generalnie szybciej. Tu jest chyba zaczep, tak? Dojechał też tam i masę i z rozsiewaczem. Kombajn tu już czeka. No tu jeszcze ślady po tym głęboszu są. No miejsce wydaje mi się, że jest odpowiednie, nie? Że to raczej nie powinno mieć żadnego tutaj. Nie powinno mieć wpływu. Znaczy no. Nie ma to znaczenia i. I generalnie myślę, że. Że powinno działać. Gdyby miało działać, to powinno działać.
Ten nie działa, tak? Dobra, kontrola pracowników. Ten za chwilę. No większość już tu czeka, nie? Jedynie tam tych dwóch jeszcze sieje i to już są ostatnie pola. Dziesiątka i piątka, tak? Do obsiania. Jeden, dwa, trzy, to jest trawa też, którą trzeba tam skosić jeszcze dookoła pól. Na poprzeczniakach. No i tu już wszystkie pola trzeba odchwasić. Spoko. Tutaj też chyba omijaka tego nie, chociaż coś tam zostało, ale to już trudno. Będę takimi jakimiś drobnymi rzeczami się przejmował. Tak jak tam 3 litry sorga ostatnio wiozłem przyczepą. 3 litry. Masakra. 2, 4, 6. Może być tu albo jeden w lewo, ale. Ale to też powinno być ok. Także takie jest, proszę Państwa, ekspresowe nawożenie sadów. No też na opryskiwacz, ale. No tak jest szybciej, nie? Generalnie tam. 12 czy 13 rzędów na raz. I działa doskonale, patrzcie. Połowa już nawiedziona. Dwa, cztery, sześć. Ja w siódmym jechałem, czyli to jest dwa, cztery, sześć. Dwa, cztery, sześć. I co, w siódmym? Tu? Ja to robiłem na 2,5 razy, ale dwa, cztery, sześć, osiem. Nie, no tak czy siak, trzeba będzie jeszcze przejechać z brzegu po lewej stronie. To tak się wydaje, jakby. Ła, zaraz tu się obróci kołami do góry. Tu się wydaje, jakby to już była połowa, nie? Ale. Ale nie. Zrobiłem to 3 razy, nie na 2. Ten mały nie działa z tym, z tą maszyną przed nawożeniem. Sprawdzimy sobie i z jednym, i z drugim, i przed nawożeniem, i po nawożeniu. No ale nie działa to, więc no nie wiem. Nie wiem, co ja źle robię. Myślę, że ta gra ma jakiś problem ze sobą. Dlatego to nie działa. Mógłbym to samemu robić, oczywiście by to działało. Chociaż w tym przypadku nawet mulczowanie nie działa. Głęboszowanie działało po przycięciu liści, nie? To elegancko. Tutaj ja też nie mogę tego zrobić. No tu poza polem działa, na polu nie działa. No trudno, trudno. To nie jest, myślę, miesiąc, ale po przycięciu liści też nie działało, więc nie wiem. Tu się nasiona kończą. No to ten dokończę ewentualnie. Dobra, jeszcze ostatnia rzecz. Sprawdzimy, no i zostawiamy na razie tych. Ewentualnie w grudniu spróbujemy. To jeszcze sobie ogarnąć. Ktoś nigdy nie będzie w grudniu liście przycinał. Który tam pracę zakończył. Tutaj niby tekstura się nie zmienia. Aczkolwiek, jakby zobaczył tu, no to się, widzicie, usuwa się to czerwone. Tam trochę może ikonka ciągnika zasłania. Ten skończył i ma mało generalnie już tego środka chwastowiczego. Dlatego właśnie myślałem o większym
opryskiwaczu, aczkolwiek on ma tam 32 metry, a ten ma 24. Także już by tam inaczej wychodziło na różnych polach. Musiałbym to wtedy jakoś tam myśleć więcej, którego na które pole puszczać. No ale pojemność większa by się przydała, nie? Pojemność większa by się przydała. Dobra, ósemkę mamy. Nie wiem, czy do odchwaszczenia. To sobie zobaczymy już w grudniu. Ale rzekomo po gąboszu mają chwasty wyskoczyć. Po pługu nie wyskakują, po gąboszu wyskakują. Także wyślemy go na... Nie wiem, czy na pełnianie, czy na czwórkę. Może być na czwórkę chyba. Chociaż można to pole nie starczyć całe. Można to pole nie starczyć całe, bo ile to jest? 1,6, 1,4? I tu jest 1,6 hektara, a tu nawiozłem 3 razy więcej, tak? 4, 6, 4, 8, no prawie 4, 8. 4, 6 hektara, czyli 3 razy więcej prawie. Prawie 3 razy więcej. No nie wiem, czy jest 1,3, 1,4. No ale może wystarczy, jak nie, to się tam dokończy samemu. Spoko. Najlepiej było napełnić, ale tak jeździć co jedno pole napełniać, to też niedobrze. Dobrze, w takim razie... Mamy czas jeszcze póki co, więc spoko. Jak nie dokończymy w listopadzie, to w grudniu. To sobie jeszcze polecimy. Na wieść i wyślemy go na 17. No wszystkie pola generalnie po obsianiu, poza tą ósemką, gdzie była gniówka rozlewana i drugie nawożenie było podczas siewu. Czyli tu właśnie za mną, w prawym dolnym rogu, tam gdzie są słoneczniki. To pole nie wymaga nawiezienia. A tak, no to musimy 17 teraz polecieć i tu czwórkę, piątkę właśnie przede mną i dziesiątkę. Ale tam się jeszcze obsiewa, więc nie jest to pilne. No, dużo szybsze jest nawożenie w ten sposób, nie? Spoko sprawa. Spoko sprawa, możemy też ze środka. Także jeszcze parę minut i będziemy kończyć też ogólnie ten odcinek. Myślę, że trochę sobie podziałam też poza odcinkiem. A w kolejnym poczynimy sobie jakieś sprzedaże. Tylko ogólnie się zastanawiam, czy... Zastanawiam się ogólnie, czy chcę znowu przewijać czas i jak cena przestanie rosnąć, to wyjść i potem się znowu w kolejnym odcinku przywitać z menu. Jak wejdę, to znowu będzie ta cena inna. Czy jak to zrobić? Czy na kolejnym odcinku cięcia robić? No nie wiem, nie wiem. Jeszcze mam dylemat, no ale właśnie z tą sprzedażą rodzynek kilka odcinków temu, no to wyszło tak, że właśnie była cena inna niż jak wychodziłem z gry. Więc czasem nie warto właśnie tak robić, no bo potem są jakieś tam nieścisłości. To jest też ćwiartka paliwa w Landinim. Tym sobie też możemy podjechać, jak mamy wolną chwilę, akurat pod... Czemu on tam miga się? Czemu on się tam miga się? Od roboty się miga. O, tu akurat jest jeszcze masajek z rozsiewaczem. Na największą 17. Gdzie ja go w ogóle wysłałem? Gdzie ja go w ogóle wysłałem? Mogę sobie zobaczyć, gdzie on jedzie? Jeszcze raz go wyślemy. Ponieważ właśnie tak myślałem, on musi być od góry puszczony, nie od dołu. Bo tam to skrzyżowanie w kształcie litery Y jest dla nich problematyczne. Chociaż teraz, jak się będzie prawej strony trzymał, to może sobie ogarnie to jakoś. Może się nie pogubi. Dobra. To pole jest jeszcze nieodchwaszczone. Ale możemy je jakoś tako. Jakoś takoś. Tu już ten kombajn zaparkować, nie? Whips. Sierwie do sadu, kurczę. Klas, to nie dla ciebie. Ale sporo ogólnie w sierpniu zebrałem tych oliwek. W lipcu malutko, tam 12 czy 13 tysięcy, nie pamiętam już dokładnie. Ale w sierpniu właśnie, 20 chyba 6 tysięcy jakoś, sporo, sporo. Tak miesiąc po miesiącu, nie? Jakoś dużo wyszło smorycznie. Także dziwne.
Dziwny jest ten świat. Korzenie sobie dokończę, dobra. Mamy czwóreczkę, no i może tu wystarczy już na to pole, jak nie, to sobie już tam sam dokończę. Tu też jest nieco ponad 1/3 zbiornika. Dobra, tak go wysyłam, potem tak zostanie półeczka, czy nawet mniej. Na końcu to będę musiał pewnie sam zrobić, bo pewnie zabraknie tego środka kwestiowniczego. Dobra, 31 minut prawie mam odcinka, także będziemy kończyć, myślę. Będziemy, myślę, kończyć. Temu pewnie też braknie troszeczkę nasion, więc myślę, że Johnny Ridley muszę dokończyć. Ale to sobie w kolejnym odcinku będziemy z tym działać jeszcze. No tu Johnny ma jeszcze połowę dziesiątki. Do ogarnięcia. No to właśnie to skrzyżowanie, o którym mówiłem. Także będę kończył. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobało, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Miłego dnia wam życzę. Zapraszam na kolejne odcinki i do następnego razu. Także trzymajcie się. No i papa. Teraz go tu muszę jeszcze jakoś puścić, żeby było w miarę na styk 4 przyjazdy. Bo inaczej będzie omijak, nie? Zostaje taki wąski pasek. Zawsze tu jest taki dylemat. Przymierzanie i przesuwanie się, ale może nie będzie tragedii. Także na razie.